Hej, tu Karolina. W dzisiejszym filmie mam dla Was pomysł na kolejne śniadanie. Tym razem będzie to chia pudding. Potrzebujemy do tego 8 łyżek nasion chia, 2 łyżek syropu klonowego i łyżeczki cynamonu. Następnie mieszamy wszystkie składniki, zakręcamy nasz słoik i wrzucamy go na noc do lodówki. Może on tam siedzieć dzień, dwa, trzy. Jest to po prostu słoik z naszym śniadaniem na szybko. Następnego dnia konsystencja jego jest już taka bardziej zwarta, bardziej trochę powiedziałabym glutowata i wtedy możemy zrobić z tym tak naprawdę co tylko chcemy. Ja proponuję Wam zrobić domowy syrop z jagód. Mam tutaj taką mieszankę mrożonych owoców, dodam do tego odrobinę syropu klonowego i dosłownie przez kilka minut na patelni nasze owoce się rozmroziły i stworzył się właśnie taki kompot, syrop idealny do tej potrawy. Ja jeszcze posypałam całość surowymi nasionami konopi i oto jest moja propozycja na szybkie śniadanie, które możecie mieć w lodówce tak naprawdę przez cały czas.